2014 rok, jak Państwo wiecie, powołaliśmy zespół konsultacyjny, który w czasie posiedzenia 9 stycznia dokonał przeliczenia głosów złożonych przez mieszkańców Gorzowa. Jak Państwo pamiętacie, składać głosy swoje mogli wszyscy obywatele miasta bez względu na wiek. W związku z tym są też osoby, które na przykład urodziły się w grudniu 2013 roku, które składały swoje głosy. W wyniku konsultacji społecznych przeprowadzonych z 16 grudnia do 23 grudnia 2013 roku mieszkańcy Gorzowa oddali ponad 15 774 głosy, z czego 13 752 głosy drogą tradycyjną i 2022 głosy drogą elektroniczną. Ważnych głosów było 14 826, w tym oddanych w postaci papierowej 13 002 głosy, a drogą elektroniczną 1824 głosy. Jest to trzykrotnie więcej niż w konsultacjach, które miały miejsce w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2013. I tą drogą chciałem podziękować wszystkim uczestnikom konsultacji, którzy zechcieli swoje głosy w sprawie tak istotnej dla regionu, który zamieszkują, zgłosić. Głosów nieważnych było 948, z czego 750 elektronicznie, 198 głosów było nieważne złożone drogą elektroniczną. Miasta na budżet obywatelski roku 2014 2 miliony złotych z podziałem po 400 tysięcy na każdy z rejonów. No i w związku z tym te wyniki konsultacji przedstawimy radnym, bo jak Państwo wiecie, nie ma w uchwale Rady Miasta zasady, że realizowane mają być te zadania, które uzyskują największą liczbę głosów. W związku z tym myślę, że tutaj radni wspólnie z prezydentem Sejmą będą deliberowali teraz, jak te środki finansowe podzielić na poszczególne regiony, ażeby ten budżet obywatelski zrealizować w roku 2014.